Powrót do szkoły nigdy nie był lepszy. Do zgarnięcia nagrody o wartości 30 tysięcy złotych. Bierz udział w ekstra eventach. Wbijaj na casedrop.eu i sprawdź najnowszy event. Back to school. Hej, cześć, siemanko, z tej strony Sebana, to jest kolejny film na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla was. W dzisiejszym odcinku mam dla was do wygrania 20 pace of carda. Jeśli chcecie wygrać, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Ja jestem na casedropie, wbijajcie pierwszy link w opisie, bo tam z moim kodzikiem macie 15% wpłaty. I serdecznie was zapraszam, możecie wpłacić każdą, ale to każdą metodą płatności. Także bardzo was serdecznie zapraszam. Również cały czas trwa event Back to School i zostało już tylko 12 dni, także no serdecznie wam polecam tutaj zbierać sobie te pletaczki. A jeśli nie chcecie ich zbierać, to zawsze możecie je wydać, zawsze możecie je przepalić tutaj w trybach. Ja sobie otworzę za 3000, nie otworzę sobie, ponieważ mam za mało plecaków, ale to spokojnie. Jak widzicie po miniaturce, dzisiaj otwieramy skrzyneczki i wszystkie skiny, każdy skin ze skrzynki leci na upgrader razy 5, czyli na 20% upgrade'ujemy każdego skina i zobaczymy, czy się uda. Najpierw 5 kowertów i słabiutko, ale pamiętajcie, że każdy skin leci na upgrader. Powiem tak, jest to bardzo duże ryzyko, ten film, ale jeśli uda się kilka upgrade'ów, to będziemy na bardzo, ale to bardzo dużym proficie. Także jeśli chcecie więcej takich ryzykownych filmów, dajcie w komentarzu znać, dajcie łapę w górę pod filmem, subskrypcję, dzwoneczkiem zostawcie i pamiętajcie, że trzeba oglądać cały film, jeśli chcecie się, jeśli chcecie wziąć udział w giveaway'u na 20 pace of carda, dlatego wiecie co robić, ponieważ no łatwo zgarnąć sobie dwie dyszki, nie? Ja nie przedłużam, lecimy dalej, jaką by sobie skrzynkę otworzyć, a niech jest skrzyneczka wodna, też razy 5. No i otwieramy za całość, za tysiaczka i wszystko to, co poleci, leci na razy 5. Upgrader 3 AWP-kie! Co? Ej, widzowie, to jest skrzynka za 29 zł chyba, 25 zł, a 3 AWP-ki Hyper Beast poleciały. No tak, to możemy się bawić. Tak to wygląda naprawdę dobrze. Dobra, jedziemy dalej, skrzyneczka przygody, jedna za stówkę. Zobaczymy, co będzie tym razem. Mam nadzieję, że jakiś fajny temek i jest ten czwórka Cyrex, mogło być gorzej, ale tragedii nie ma, bo w statraku będzie git, jest w statraku Wellworn, czyli na zero. Dobra, mamy 5 stówek, to przejdźmy sobie do jednej droższej skrzynki, będzie to skrzyneczka pudziana za 250 zł, tanio, skóry nie sprzedam. Może jakaś koska, dawno nie poleciała mi żadna koska. Jest koska! Let's go! Let's go! Flip autotronik, który kosztuje 765 zł. No to lecimy z jeszcze jedną taką skrzynką, no powiem wam szczerze, jak na razie jest naprawdę fenomenalnie. Okej, okay, no teraz M4 to będzie słabiutki drop, ale powiem wam, o kurde, 35 zł. Powiem wam szczerze, że jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. I tak jak mówiłem, przechodzimy do upgrade'owania. 94 zł razy 5 i będziemy sobie manewrować upgraderem. Tym razem lewa góra, pierwszy upgrade. I już widzę, że pierwszy upgrade siedzi. Nie wierzę w to. Pierwszy upgrade siada, widzowie, koska za 400 zł. Wszyscy na czacie piszcie, znaczy w komentarzu GG, no bo jak tak to ma wyglądać, to będzie coś pięknego. Jedziemy dalej. Tym razem 162 zł, też razy 5, oczywiście na Gucci Calor. I dajmy sobie tym razem całkiem przeciwną stronę i prawo dół. I zobaczymy, czy to wejdzie. Jezus Maria, lewo, lewo, lewo. Było tak blisko. Było blisko bardzo, ale w tym momencie, zaczynałem z 1000, a w tym momencie mam 1600 zł, także jest naprawdę fajny profit. Teraz biorę sobie 160 po raz kolejny na takiego bloodsporcika i dam znowu prawo dół, 20%. I powiem wam, że to może wejść. Hamuj, proszę. Let's go! Siedzi! Kolejny upgrader siedzi, widzowie, Statrak Bloodsport Factory New za 700 zł. No naprawdę, ten odcinek... Zobaczcie, z tego już mam 2000, czyli ponad podwójny profit, jak na razie, a to dopiero, kurczę, 3 upgrade'y były. Dobra, wejdźmy sobie do Back to School i zróbmy sobie tak. Zrapmy sobie tutaj zrapeczki, hop. Co my tutaj będziemy mieli, żeby wiecie, żeby jeszcze te tańsze itemki sobie wrzucić na upgrader. Dobra, i jeszcze mamy troszkę, to sobie zdrapię ostatnią. Dobra, i polecimy sobie tutaj i te tańsze itemki sobie zaznaczę. Hop, hop, hop. 13 zł, a to jeszcze tą AWP-kę dodam. Też na razy 5, na takiego nożyka i tym razem lewo dół damy sobie. No nie wierzę. Nie, 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 nie. Widzowie, to jest zbugowany chyba jakiś odcinek, zbugowany upgrader. Przecież na tym razy 5 wszystko siada, wszystko siada, wszystko.
tym momencie, jakby mi siadł upgrader razy 5, to mogę zrobić awupkę The Prince Factory New, nie? Ale dobra. No nie, no to jest niesamowite, widzowie. W tym momencie już 2500, czyli 1500 na plus. No tak naprawdę mógłbym już skończyć film i nie nagrywać dalej. Ale dobra. Zobaczymy, czy to siądzie. Jeśli siądzie, kończę odcinek. Jeśli nie, zrobię jeszcze jeden upgrader. I jak na razie siadło lewa góra, prawa dół i lewo dół chyba, tak mi się wydaje. To spróbujmy sobie walnąć teraz takiego statraka Falchiona i damy prawą górę, bo jeszcze nie było. Także próbujemy. Nie, dobra. Nie. Czy wy to widzicie, co tutaj się dzieje, widzowie? Ja naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrybera, dajcie komentarz i naprawdę próbujcie na case dropie upgrade'ować razy 5. Mówiłem wam to na każdym streamie. 3200 zł na moim koncie. Na każdym streamie wam zawsze przypominam, że warto upgrade'ować na case dropie razy 5 i manewrować sobie tym licznikiem. Ja wam dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Wbijajcie też na Discorda. Bierzcie udział, oglądajcie do końca. Ja nie przedłużam. No i na razie.